Dzień dobry, nazywam się Bartosz Łoboda, jestem radcą prawnym w kancelarii Mencen. Jest ze mną pani mecenas Iga Gawinecka, aplikantka radcowska. Wspólnie omówimy aport oraz przekształcenie. Dwie instytucje, które stanowią formę restrukturyzacji państwa działalności gospodarczej. Oczywiście dotkniemy każdej z tych instytucji, natomiast omówimy w szczegółach tylko pewne elementy. Mam nadzieję, że pomogą one państwu zdecydować, którą formę restrukturyzacji wybrać w swoim przypadku. Oczywiście metod restrukturyzacji jest znacznie więcej i bardzo ważne jest to, żeby w każdym przypadku indywidualnie przeanalizować, czy w Państwa przypadku aport, przekształcenie, a może sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwa będzie rzeczywiście dobrym zarówno pod kątem prawnym, jak i podatkowym rozwiązaniem. Może się bowiem okazać, że to, co zadziałało u innego przedsiębiorcy w Państwa przypadku będzie całkowicie nieopłacalne. Zatem uczulamy, że oczywiście nie zawsze aport czy przekształcenie są docelowo dobrymi rozwiązaniami, ale z pewnością stosowanymi powszechnie i takimi, nad którymi warto się zastanowić, rozważając ich wszystkie wady i zalety. Zacznijmy zatem od aportu. Musimy w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym tak właściwie ten aport jest. W przypadku spółek prawa handlowego mamy do czynienia z dwoma rodzajami wkładów. Wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi i to jest tak zwany aport. Oczywiście to nie działa tak, że wszystko to, co chcemy wnieść do spółki, możemy do niej wnieść aportem. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, czy będziemy tutaj mieli do czynienia z tak zwaną zdolnością aportową. Żeby ocenić, czy dane składniki majątku mają zdolność aportową, bierzemy pod uwagę kilka czynników. Jednym z nich jest tak zwana zdolność bilansowa, innym to, czy dany składnik majątku ma zdolność do tego, aby w dalszej kolejności móc nim dysponować, czyli czy ma charakter zbywalny, ale też to, czy będzie miał zdolność do tego, żeby w przypadku takich procesów jak upadłość czy likwidacja wejść w skład masy upadłościowej czy masy likwidacyjnej. Istotną kwestią jest to, że aportem możemy wnosić zarówno pojedyncze składniki majątku, a więc na przykład nieruchomości, możemy wnosić także udziały czy akcje innych spółek oraz świadczenie pracy i usług, chociaż tutaj bardzo istotna uwaga, że w przypadku spółek osobowych możemy rzeczywiście sobie na to pozwolić bez ograniczeń, no ale w przypadku spółek kapitałowych niestety tak dobrze nie jest, tylko i wyłącznie prosta spółka akcyjna w aktualnym stanie prawnym pozwala nam na to, żeby takie świadczenie pracy i usług było wkładem do spółki. Niemniej poza pojedynczymi składnikami majątku mamy też możliwość wnoszenia aportem tak zwanego całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Żeby ocenić, czy w danym przypadku mamy do czynienia z tą zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, musimy wziąć pod uwagę, czy jest ona wyodrębniona finansowo, organizacyjnie, no i czy ma zdolność do tego, żeby po tym wyodrębnieniu funkcjonować samodzielnie. Tak, myślę, że będziemy się głównie skupiać na aporcie właśnie całości przedsiębiorstwa i analogicznie możemy to, co mówimy o całości przedsiębiorstwa, stosować do tak zwanego ZCP-a, czyli właśnie tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Myślę, że są to najbardziej istotne dla Państwa elementy, ponieważ mamy też bardzo często do czynienia tak naprawdę z tymi formami restrukturyzacji, no i o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, wniesienie poszczególnych elementów do spółki w formie niepieniężnej ma zupełnie inne zasady niż jakbyśmy wnosili całość bądź całość przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowaną część. I mówimy o przedsiębiorstwie, więc powinniśmy też powiedzieć sobie o jego definicji tak naprawdę. Znajdujemy ją w kodeksie cywilnym w artykule 55 prim. 1 kodeksu cywilnego. Definicja polega tak naprawdę na wymienieniu elementów, z których składa się takie przedsiębiorstwo i możemy na przykład wymienić wśród nich nazwę przedsiębiorstwa, prawo własności nieruchomości, ruchomości, majątkowe prawa autorskie, patenty, zezwolenia, licencje, koncesje, także wierzytelności. Możemy również wymienić tajemnice przedsiębiorstwa oraz bardzo istotne księgi i wszystkie dokumenty związane z tym przedsiębiorstwem. Te elementy, które wymieniamy, one składają się rzeczywiście na przedsiębiorstwo, ale nie wszystko może być przedmiotem aportu, czyli mamy pewne problemy, jeżeli chcemy przenieść to przedsiębiorstwo na inny podmiot. Co do zasady będzie to po prostu spółka, czy to osobowa, czy to kapitałowa. I tak, jeżeli mówimy o nazwie przedsiębiorstwa, no to zawiera ono zwykle dwa elementy. Imię i nazwisko tego przedsiębiorcy, a także pewien element abstrakcyjny, czyli jakąś nazwę. I w tym wypadku akurat no, imię i nazwisko jest bardzo ściśle związane z osobą przedsiębiorcy, w związku z tym nie przeniesiemy tego w ramach aportu. Podobnie, jeżeli mówimy o koncesjach, licencjach i zezwoleniach. To jest
element bardzo istotny, który powinniśmy analizować przed każdą czynnością właśnie taką aportową czy przekształceniową też. Z tego względu, że przy aporcie powinniśmy stosować zasadę, że nie przechodzą te koncesje, zezwolenia i licencje, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W związku z tym musimy analizować przepisy prawa i jeżeli mamy szczęście, znajdziemy przepis, który mówi wprost, że dane zezwolenie, licencje czy koncesja przechodzą. Jeżeli nie ma takiego przepisu, to one po prostu pozostają przy dotychczasowym przedsiębiorcy, a spółka, do której był wniesiony wkład, z tej koncesji, licencji korzystać nie może. W związku z tym już wiemy, czy na przykład ona powinna rozpocząć wcześniej uzyskiwanie takiej koncesji, zezwolenia czy licencji. Bardzo ważny element jest również taki, który nie został wymieniony w tych składnikach przedsiębiorstwa. Wśród nich, moim zdaniem, bardzo istotny, czy to jest zobowiązania. To są zobowiązania, z tego względu, że one teoretycznie przynajmniej według kodeksu cywilnego nie stanowią elementu przedsiębiorstwa, ale w nim funkcjonują na co dzień. W związku z tym również celem często przedsiębiorców jest przeniesienie tych zobowiązań na nowy podmiot. W związku z tym musimy się posiłkować odrębnym porozumieniem, odrębną umową przenoszącą to zobowiązanie na nowy podmiot. W innym wypadku, jeżeli tego nie zrobimy, one tak naprawdę, te zobowiązania, zostają przy przedsiębiorcy. Inną kwestią jest również tak naprawdę prawo niezbywalne, bo taki również mam, z takim również możemy mieć do czynienia w prawie. Mówię tutaj na przykład o użytkowaniu lub o służebności osobistej. One również nie przechodzą w ramach takiego aportu. Jeżeli będziemy podejmować decyzję, czy przeprowadzić aport, czy przekształcenie, to musimy wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych kwestii. Między innymi wielkość państwa przedsiębiorstwa, ilość zawartych umów, decyzje, licencje, koncesje, z uwagi na to, że skutki na gruncie przepisów o przekształceniu i skutki w przypadku przeprowadzenia aportu są diametralnie od siebie różne. Różne są między innymi w zakresie zawartych umów o pracę. Otóż w przypadku przekształcenia zawarte umowy o pracę co do zasady przejdą automatycznie na nowy podmiot. Natomiast w przypadku aportu tak kolorowo nie jest, ponieważ konieczne jest tutaj tak zwane przejście zakładu pracy, a co za tym idzie poinformowanie państwa pracowników o tym, że taki proces jest planowany. Przepisy przewidują wprost termin, w jakim należy tego dokonać. Zgodnie z artykułem 23 indeks 1 kodeksu pracy konieczne jest powiadomienie pracowników na 30 dni przed planowanym procesem o tym, że dojdzie do przejścia zakładu pracy bądź jego części. Co istotne, jeżeli mamy do czynienia z przejściem części zakładu pracy, odpowiedzialność za zobowiązania, które wynikają z tego stosunku pracy, będzie spoczywała zarówno na nowym, jak i dotychczasowym pracodawcy solidarnie. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy bądź jego części pracownik może rozwiązać taką umowę o pracę. Co więcej, może to zrobić bez wypowiedzenia, ale za 7-dniowym uprzedzeniem, a skutki tego będą takie, jak gdyby to pracodawca rozwiązał taką umowę o pracę za wypowiedzeniem. Tutaj też bardzo istotna uwaga, mianowicie ta kwestia przejścia zakładu pracy dotyczy oczywiście zawartych umów o pracę, natomiast nie dotyczy zawartych umów zlecenia, czy jeżeli macie Państwo też tutaj swoich kontrahentów, z którymi współpracujecie na zasadzie umów B2B, to proszę pamiętać o tym, że w tym przypadku ważne jest to, ażeby ich poinformować o tym, że taki proces będzie przeprowadzany. Wówczas, jeżeli mamy uzyskaną zgodę drugiej strony, takie umowy oczywiście w drodze aportu również możemy przenieść na nowy podmiot. Pani mecenas zaczęła bardzo ważny wątek, czyli to, o czym powinniśmy pamiętać przed samym przekształceniem. Czyli w przypadku pracowników musimy rzeczywiście ich zawiadomić na 30 dni przed planowaną czynnością, że rzeczywiście mamy zamiar przenieść zakład pracy na nowy podmiot, a także powiadomić naszych kontrahentów, że też planujemy dokonać właśnie tego aportu i umowy między nami, które są zawarte, będą przechodziły. Tak naprawdę powinniśmy też uzyskać zgodę od tych kontrahentów, żeby bezproblemowo one po prostu przeszły. Chciałbym też uzupełnić te kwestie, czyli o czym jeszcze powinniśmy pamiętać. Być może prowadzą Państwo działalność, która obsługuje konsumentów, klientów, tak? W związku z tym konieczne jest również posiadanie kasy fiskalnej. Otóż w przypadku aportu nie ma możliwości, aby ta kasa fiskalna, a tak naprawdę matryca, która się w niej znajduje, przeszła na nowy podmiot. W związku z tym musimy wystąpić o nową matrycę już
po dokonaniu takiego aportu, bądź nawet jeszcze wcześniej tak naprawdę, jeżeli ta spółka już funkcjonuje, no to możemy o to zadbać, żeby płynnie z dnia na dzień takiego aportu dokonać. Dalej, jeżeli mówimy na przykład o różnych elementach, składnikach majątkowych naszego przedsiębiorstwa, w tym wypadku skupiłbym się przede wszystkim na samochodach oraz na nieruchomościach, z tego względu, że jeżeli pominiemy zestawienie tych obu rzeczy, tak, ruchomych, nieruchomych, możemy mieć później problem z przeniesieniem prawa własności, czy to samochodu, czy nieruchomości. Wydział Komunikacji na pewno będzie oczekiwał, że w ramach tych umów, które zawrzemy, aportowych, będą wymienione te samochody, które przechodzą i one na tej podstawie, znaczy Wydział Komunikacji na tej podstawie przepisze prawo własności. Podobnie będzie z nieruchomościami. Otóż musimy je dokładnie wymienić, opisać w tych dokumentach aportowych, aby sądy wieczystoksięgowe również nie miały wątpliwości co do tego, że nieruchomości powinny być teraz własnością spółki, a nie jak to było do tej pory własnością przedsiębiorcy. Coś, co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę, to fakt, że wnosząc aportem przedsiębiorstwo do spółki prawa handlowego, czy to spółki osobowej, czy to kapitałowej, możemy utracić prawo do statusu tak zwanego małego podatnika podatku CIT, który płaci 9%, a nie 19% jak duży podatnik CIT. Ponieważ jeżeli wartość naszego aportu przekracza równowartość 10 tysięcy euro, to rzeczywiście mamy taki sankcyjny przepis, który zabiera nam jak gdyby możliwość korzystania z tego statusu małego podatnika CIT w roku, w którym ten aport został dokonany oraz w roku następnym. Więc teoretycznie możemy się nastawić, że na 2 lata CIT-u będziemy płacić 19%, a nie 9%. Jest to, wydaje się, dosyć istotny minus, ale albo też rzecz, którą po prostu musimy wziąć pod uwagę. I w tym miejscu zwracamy Państwa uwagę również na bardzo istotną kwestię, a mianowicie podatek od czynności cywilnoprawnych. On szczególnie mocno może zaboleć po kieszeni tych z Państwa, którzy planują wniesienie aportu przedsiębiorstwa, czy też jego zorganizowanej części do spółek osobowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest 0,5% od wnoszonego wkładu do spółki osobowej, zatem ta wartość rzeczywiście może przybrać duże rozmiary. Niemniej zawsze tutaj w takich sytuacjach pojawia się pytanie, na jakiej zasadzie powinna być ta wartość wkładu określona, czy ta wartość powinna mieć charakter rynkowy, czy też niekoniecznie. I tutaj tak naprawdę na gruncie samej ustawy w żadnym miejscu ustawodawca nie precyzuje, żeby wartość ta miała być wartością rynkową. Zatem znane są nam również takie interpretacje podatkowe, w których dyrektor KIS wskazuje na to, że jeżeli obliczamy wartość podatku od czynności cywilnoprawnych, oczywiście w przypadku aportu mamy do czynienia ze zmianą umowy spółki, zatem podatek ten będzie należny i należy go uiścić właśnie w tej wysokości 0,5% od wartości wkładu określonej w umowie spółki. Dokładnie. Wydaje się, że zakończyliśmy temat aportów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że to już w jakiś sposób pozwoli Państwu podjąć pewne decyzje. Natomiast, żeby mieć pełnię obrazu, powinniśmy też opowiedzieć co nieco o przekształceniach kodeksowych, czyli takie, które przede wszystkim możemy znaleźć właśnie w kodeksie spółek handlowych. Na potrzeby tego szkolenia przygotowaliśmy opis poszczególnych trybów tych przekształceń. My wybraliśmy sobie, powiedzmy, że 3. Określiliśmy te 3 rodzaje przekształceń, na przekształcenia zwykłe, które mają pełen wachlarz obowiązków wynikających z ustawy, również przekształcenia uproszczone, a także jeden taki wyjątkowy rodzynek, którym jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, gdyż ono rzeczywiście, to przekształcenie jest wyjątkowe, ale powiemy o tym na końcu. Zatem rozpoczynając od tych przekształceń, jak już ustaliliśmy, zwykłych, możemy tutaj wyróżnić przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową, a więc na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółki kapitałowej w spółkę osobową, a więc na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową. I to jedno szczególne, newralgiczne przekształcenie, na które będziemy Państwu zwracać uwagę w dalszej części dzisiejszego szkolenia, czyli przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZO, bądź inną jednoosobową spółkę kapitałową. Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku tych zwykłych przekształceń mamy do czynienia z następującą drogą. W pierwszej kolejności musimy przygotować dokument, który jest nazywany planem przekształcenia. Można powiedzieć, że to jest taka mapa drogowa tego naszego całego procesu. Jest to dokument o tyle istotny, że zawiera on także swoje załączniki, które również będziemy zgłaszać do sądu rejestrowego. Część z nich powinna też przybrać formę aktu notarialnego, podczas gdy sam ten plan przekształcenia pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w zwykłej formie pisemnej.
Jeśli chodzi o załączniki, o których już wspomniałam, to przede wszystkim tutaj zwracam Państwa uwagę na uchwałę o przekształceniu. To jest jeden z tych dokumentów, który powinien mieć formę aktu notarialnego. No i oczywiście umowę spółki przekształconej. I tutaj również konieczne będzie, co do zasady, jeżeli przepisy dla danego typu spółki przewidują obowiązek zachowania formy aktu notarialnego, również zachowanie takiej formy, przy czym oczywiście możemy to zrobić za sprawą jednej wizyty u notariusza i podczas tej jednej wizyty te dwa dokumenty właśnie podjąć w formie aktu notarialnego. Kolejnym istotnym załącznikiem jest sprawozdanie finansowe. To sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone dokładnie tak samo w układzie rocznym, jak sporządzacie Państwo swoje sprawozdania finansowe, czyli powinno się składać z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. Co istotne, no nie mamy tej możliwości wykorzystania sprawozdania finansowego z dowolnej daty, sporządzonego we wcześniejszym czasie. Tutaj przepisy wprost przewidują taki obowiązek, żeby było to sprawozdanie sporządzone na konkretny dzień, a mianowicie dzień w miesiącu poprzedzającym, dzień, w którym sporządzamy plan przekształcenia. Następnym krokiem jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego. I tutaj taka istotna kwestia od strony praktycznej, ponieważ mamy możliwość złożenia wniosku o wpis z konkretną datą. To oznacza, że jeżeli możemy to zrobić, jeżeli sąd uwzględni taki wniosek, bo to też jest istotne, że sąd może, ale nie musi takiego wniosku uwzględniać, to ułatwi to Państwu organizację całego procesu w Państwa firmach, ponieważ, co bardzo istotne, co do zasady będzie tutaj obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, ale też poinformowania kontrahentów, ponieważ wraz z datą przekształcenia, czyli wpisu do rejestru, powinny tutaj być już faktury wystawiane na ten nowy podmiot. Jeżeli będziemy mogli sobie zaplanować ten konkretny dzień, to dużo łatwiej będzie nam to sobie wszystko rozplanować i zorganizować, aniżeli miałoby nas to zaskoczyć w trakcie miesiąca wraz z datą wpisu do KRS-u. Chociaż rzeczywiście ten wniosek nie jest obligatoryjny dla sądu, to w naszym przypadku raczej mamy 99% skuteczność. W tym wypadku ten 1% musimy zostawić na wyjątkowy sąd na mapie Polski, który takich wniosków nie uwzględnia. Ale nie będziemy też wspominać, o który sąd tak naprawdę chodzi. Ja się skupię w tym momencie na przekształceniach uproszczonych. One korzystają z pewnych udogodnień, których rzeczywiście tam części tych obowiązków nie trzeba spełniać, o których wymieniła pani mecenas. Te przekształcenia uproszczone dotyczą małej kategorii teoretycznie podmiotów, ale wbrew pozorom z których często korzystają przedsiębiorcy, więc mamy też często z nimi do czynienia. Myślę tutaj o przekształceniu spółki cywilnej i spółki jawnej w spółkę kapitałową, bądź przekształceniu spółki cywilnej, jawnej oraz partnerskiej w inną spółkę osobową. W ramach tych przekształceń rzeczywiście możemy skorzystać z pewnych uproszczeń. Podstawową zasadą jest to, aby wszyscy wspólnicy tych spółek prowadzili sprawy spółki. Jeżeli tak nie jest, to nie możemy z tych uproszczeń skorzystać. Jeżeli tak jest, to super, to możemy tak naprawdę zastanowić się, jakie kroki podjąć dalej, aby się skutecznie przekształcić. I tutaj uproszczeniem chociażby jest to, że nie trzeba przygotowywać planu przekształcenia z wszystkimi załącznikami. Wystarczy tak naprawdę, że przez planu przekształcenia jako tako nie musimy przygotowywać, natomiast z załączników na pewno uchwałę o przekształceniu naszego podmiotu w inną spółkę, a także drugą uchwałę przyjmującą treść umowy spółki, która będzie, jak będzie ona brzmiała w ramach nowego podmiotu. Dodatkowo możemy zrezygnować z obowiązku zawiadamiania wspólników o planowanym przekształceniu, a także o udostępnieniu im dokumentów przekształceniowych w siedzibie firmy, aby mogli mieć do nich dostęp, aby mogli sobie żądać tak naprawdę odpisów tych dokumentów, aby nie wiem, przeanalizować je w domu, aby przekazać je prawnikowi, który ewentualnie miałby je przeanalizować i wyrazić swoją opinię dla danego wspólnika, czy to będzie miało pozytywny czy negatywny wpływ na jego prywatne, osobiste tutaj korzyści bądź straty. Oczywiście w ramach tych przekształceń nie ma też mowy o biegłym rewidencie. Ten obowiązek nie występuje w ramach tych przekształceń. Powinniśmy wziąć jeszcze pod uwagę to, że podejmując jedynie uchwałę o przekształceniu naszej działalności w inną spółkę, a także uchwałę przyjmującą treść umowy spółki, jest to
praktycznie wszystko, co musimy zrobić. Nie ma obowiązku w ramach tych przekształceń przygotowywać sprawozdań finansowych. Co prawda nie zawsze z nich rezygnujemy, natomiast teoretycznie taka szansa istnieje i następnie składamy wniosek o przekształcenie, o wpisanie tak naprawdę przekształcenia do sądu rejestrowego, właściwego według miejsca, oczywiście dotychczasowego, miejsca siedziby dotychczasowego podmiotu. Powinniśmy też wziąć pod uwagę skutki tych przekształceń. Przede wszystkim, co jest bardzo ważne w prowadzonym biznesie, to to, że numer NIP i numer REGON pozostają takie same. Oczywiście zmienia się numer KRS, ale powiedzmy, że jest to numer ewidencyjny właśnie rejestru sądowego. W związku z tym oczywiście on ulegnie zmianie. Pozostałe związane ściśle z prowadzoną działalnością gospodarczą już pozostają bez zmian. Co jest też bardzo istotne. Tutaj nie mamy pewnych perturbacji, które występują przy aportach, czyli na przykład nie ma przejścia zakładu pracy, nie ma również potrzeby uzyskania zgód na przejście umów z kontrahentami na nowy podmiot. One przechodzą automatycznie. Nie ma tutaj problemu. Nazywamy to pewną sukcesją generalną praw i obowiązków związanych właśnie z przekształceniem. Istotna kwestia odnośnie też koncesji, licencji i zezwoleń. W przypadku aportu wspomnieliśmy, jaka jest zasada, że one co zasady nie przechodzą, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Tutaj zasada jest zupełnie odwrotna, czyli te koncesje, licencje, zezwolenia przechodzą, chyba że inaczej coś innego wynika z danej decyzji administracyjnej. W związku z tym też musimy przeprowadzić analizę, ale już bardziej jesteśmy nastawieni na to, że to przejście tych zezwoleń, koncesji będzie mniej problematyczne. No i teraz przejdźmy do tego najbardziej newralgicznego przekształcenia w naszej ocenie, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Być może części z Państwa wydaje się, że jeżeli dotąd prowadziliście działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i chcielibyście Państwo przejść na spółkę z o.o. bądź prostą spółkę akcyjną, czy też spółkę akcyjną, to najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie przekształcenia. Tymczasem nie zawsze tak to wygląda i należy tutaj każdorazowo wziąć pod uwagę i kwestie prawne, i kwestie podatkowe, ponieważ może się okazać, że tak naprawdę w wyniku przeprowadzenia tego procesu przekształcenia osiągniecie Państwo zupełnie odwrotny efekt do zamierzonego, albo też droga do tego efektu będzie znacznie wydłużona, a można przeprowadzić to zupełnie inaczej, w sposób łatwiejszy, ale także tańszy dla Państwa. Przechodząc jednak do tego, dlaczego ten proces jest tak bardzo newralgiczny i czemu warto każdorazowo przeanalizować, czy na pewno w Państwa przypadku będzie on miał swoje zastosowanie. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na czas trwania procedury. Z uwagi na to, że tutaj nie możemy zastosować pewnych uproszczeń, które są możliwe w przypadku innych przekształceń, będziemy musieli w pierwszej kolejności udać się do notariusza celem podjęcia w formie aktu notarialnego planu przekształcenia. Nie ma tutaj możliwości, ażeby ten plan był sporządzony w zwykłej formie pisemnej, więc pojawia się nam tutaj obowiązek dwukrotnej co najmniej wizyty u notariusza, jeżeli decydujemy się na tego typu przekształcenie. Bardzo istotnym elementem jest fakt, że ten plan przekształcenia wraz z jego załącznikami, czyli sprawozdaniem finansowym sporządzonym również na konkretny dzień oraz oświadczeniem, projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, muszą być zgłoszone do sądu rejestrowego. W przypadku tego przekształcenia bowiem mamy do czynienia z tak zwanym badaniem biegłego rewidenta. Tutaj jest to element obowiązkowy i nie mamy możliwości, żeby go uniknąć. W związku z tym trzeba się liczyć z dodatkowym czasem, który ma biegły rewident na przeprowadzenie takiego badania i dodatkowymi kosztami, m.in. w postaci wynagrodzenia takiego biegłego rewidenta. Biegły rewident co do zasady ma 2 miesiące na to, żeby zbadać Państwa plan przekształcenia, zatem to również wydłuży nam cały proces. Kolejny krok, który jest do podjęcia, to kolejna wizyta u notariusza i podjęcie w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu oraz oprócz tego umowy, w zasadzie statutu jednoosobowej spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia. Oczywiście tutaj również jest możliwość, aby te dwa akty notarialne podjąć za sprawą jednej wizyty u notariusza. Natomiast tutaj pojawiają się kolejne koszty, m.in. związane z taksą notarialną, którą będzie trzeba uiścić. Następny już krok to złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wpis takiego przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego. I tutaj bardzo istotna kwestia, ponieważ w wyniku tego przekształcenia powstanie jednoosobowa spółka z o.o., która będzie miała nowy NIP, nowy REGON. No i oczywiście w związku z tym, że przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma danego numeru KRS, będzie to również nowy numer KRS. I bardzo istotne w przypadku tego typu przekształceń są skutki prawne i podatkowe, które tutaj zaistnieją.
skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. również są istotne. Jak wspomniała pani mecenas, ulega zmianie numer NIP, numer REGON. W związku z tym jest to pewna odmienność od pozostałych przekształceń i też pewna odmienność, która powoduje pewne trudności. Po prostu jeżeli na przykład mamy numer BDO nadany wcześniej w przedsiębiorstwie, on jest ściśle związany z numerem NIP, no to w ramach tego przekształcenia niestety on nie przejdzie, będzie trzeba tutaj starać się o nowy numer już po przekształceniu. Innym skutkiem, nie mniej istotnym, bardzo ważnym właśnie w ramach tego przekształcenia jest to, że powstaje jednoosobowa spółka kapitałowa. Wiąże się to z pewnymi skutkami polegającymi na tym, że taka spółka jest uznawana za przedsiębiorcę, który podlega pod ubezpieczenia społeczne, a także pod obowiązek zapłaty składki zdrowotnej. Nie ma możliwości w ramach przekształcenia, aby dobrać dodatkowego wspólnika, dodatkową osobę i żeby ta spółka po prostu nie była jednoosobowa. W związku z tym na starcie musimy brać to pod uwagę, aby też zminimalizować koszty, które są z tym związane, czyli właśnie nie płacić ani tych składek, ani na ubezpieczenia społeczne, ani składki zdrowotnej, warto rozważyć zwiększenie ilości, liczby wspólników spółce z o.o. w taki sposób, aby ona po prostu przez organy tutaj ubezpieczeniowe nie była uznawana za jednoosobową. Jest to zabieg w pełni akceptowalny przez organy, tutaj przez ZUS, więc myślę, że nie będzie problemu, aby taką czynność dokonać. Nie mamy innej możliwości, aby tutaj zwiększyć liczbę podmiotów w ramach samych czynności przekształceniowych, co jest także istotne w ramach tych czynności z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jest to czynność neutralna na gruncie podatku VAT, a także na gruncie podatku dochodowego. Jedyne, co powinniśmy wziąć pod uwagę, to tak naprawdę podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi w tym wypadku 0,5% od wysokości kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy może wynosić minimalnie nawet 5 tysięcy złotych, więc to jest zdecydowanie niska wartość. Jeżeli wartość naszego przedsiębiorstwa jest znacznie przewyższa, no to tak naprawdę ta wartość zostanie wniesiona jako tak zwane agio na kapitał zapasowy, od którego nie zostanie pobrany podatek PCC. Jak sami Państwo widzicie, tego typu przekształcenie jest szczególnie istotne i należy tutaj wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw, bo być może w Państwa przypadku okaże się, że wcale nie jest to najlepsza metoda na to, żeby przeprowadzić restrukturyzację Państwa działalności. Mamy nadzieję, że udało nam się w takim telegraficznym skrócie przybliżyć Państwu zarówno aport, jak i przekształcenie. Każda z tych instytucji ma swoje wady i zalety i szczególnie istotne jest to, aby już w fazie planowania danego procesu wziąć pod uwagę te wszystkie elementy. Jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Do widzenia.